Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam oczywiście i przenosimy się na plac świętego Piotra do Watykanu i oczekujemy na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, na modlitwę Anioł Pański, na spotkanie, na słowo Ojca Świętego, które do nas skieruje. Widzimy, że nad Watykanem piękne, słoneczne niebo. Możemy pozazdrościć, już właściwie można powiedzieć, że wiosna zawitała do Rzymu powoli, powoli, coraz cieplej się robi. U nas jeszcze mamy chłodniej, ale to nie o to chodzi. Spotkanie z Ojcem Świętym poprzez transmisję daje nam też wielką radość i to poczucie jedności Kościoła. Słyszymy słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W dzisiejszej Ewangelii Ewangelista Łukasz tuż przed przedstawieniem słów Jezusa w Nazarecie krótko podsumowuje w nich działalność ewangelizacyjną. Jest to działalność, którą Jezus wypełnia mocą Ducha Świętego. Jego słowo jest oryginalne, ponieważ odzwierciedla sens Pisma Świętego. Jest to też słowo autorytatywne, ponieważ wydaje on nakazy nawet duchom nieczystym, a te są mu posłuszne. Jezus różni się od innych nauczycieli swego czasu. Dla przykładu, nie utworzył żadnej szkoły dla badania prawa, ale mimo to wędruje, głosi i naucza wszędzie, w synagogach, na ulicach, w domach. Jest ciągle w drodze, ciągle w ruchu. Jest również inny niż Jan Chrzciciel, który głosił zbliżający się sąd Boży. Jezus natomiast, popatrzmy, głosi przebaczenie Ojca. A teraz także my, wyobraźmy sobie, wchodzimy, rzecz ciekawa, do synagogi w Nazarecie, w mieście, w którym Jezus dorastał aż do 30 roku życia. To, co się tam dzieje, to ważne wydarzenie, które zarysowuje misję Jezusa. On wstaje, by przeczytać fragment Pisma Świętego. Otwiera zwój tekstu proroka Izajasza i czyta fragment, gdzie jest napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Później, po chwili ciszy, pełnej oczekiwania, mówi ku zdziwieniu wszystkich słuchaczy: dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. Ewangelizować ubogich. To właśnie jest misja Jezusa. Jest to także misja Kościoła i każdego ochrzczonego w Kościele. Misja, by być chrześcijaninem i być misjonarzem, jest tym samym. Głoszenie Ewangelii słowem, a jeszcze wcześniej życiem, jest głównym celem wspólnoty chrześcijańskiej i wszystkich jej członków. Ale co oznacza głosić Ewangelię ubogim? Oznacza to zbliżenie się do nich, służenie im,
uwolnienie ich z opresji, to wszystko w imieniu i z duchem Chrystusa. Ale co to znaczy? Postawmy sobie to pytanie. Ewangelizować ubogich. Znaczy to zbliżyć się do nich. Służyć im, uwalniając ich od ucisku. A to wszystko w imieniu i z pomocą Ducha Chrystusa, ponieważ On jest Ewangelią Boga. On jest miłosierdziem Boga. On jest wyzwoleniem Bożym. On stał się ubogim, aby przyjść nam z pomocą w naszym ubóstwie. Tekst Izajasza, ubogacony małymi adaptacjami wprowadzonymi przez Jezusa, wskazuje, że mesjańskie orędzie Królestwa Bożego, które zamieszkało wśród nas, w sposób uprzywilejowany skierowany jest do ludzi zepchniętych na margines społeczny, szczególnie do więźniów, do uciśnionych. Prawdopodobnie ci ludzie w czasach Jezusa nie były, nie znajdowały się w centrum wspólnoty wierzących. I tutaj należy zapytać się, czy my dzisiaj w naszych wspólnotach parafialnych, stowarzyszeniach, w przeróżnych ruchach jesteśmy wierni programowi ogłoszonemu przez Jezusa? Czy ewangelizacja biednych, głoszenie im radosnej nowiny jest nadal priorytetem? Uwaga, nie chodzi tu o opiekę społeczną, a tym mniej o działalność polityczną, broń Boże. Chodzi o obdarowanie siłą Bożej Ewangelii, która przemienia serce, która leczy rany, przekształca stosunki ludzkie i społeczne według logiki miłości. Dlatego, że biedni są w centrum Ewangelii. Niech Dziewica Maryja, Matka Ewangelizatorów, pomoże nam poczuć silny głód i pragnienie Ewangelii, który jest tak wielki na świecie, który jest obecny zwłaszcza w sercu i ciele ludzi ubogich. Niech Maryja wyprosi każdemu z nas i każdej wspólnocie wiernych zdolność do dawania konkretnego świadectwa miłosierdzia, które otrzymaliśmy od Chrystusa, wielkiego miłosierdzia, który nam ofiarował. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Niech Państwo będzie błogosławionym teraz i na wieki. Z pomożeniem naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Et Spiritus Sanctus. Amen. I otrzymaliśmy błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka po słowie skierowanym i modlitwie Anioł Pański. A teraz kilka zdań pozdrowień. Drodzy bracia i siostry, z czułością pozdrawiam Was wszystkich przybyłych z różnych parafii we Włoszech i z innych krajów, jak również stowarzyszenia i rodziny. W sposób szczególny pozdrawiam studentów z Zafre i wiernych z Cervello w Hiszpanii. Są Hiszpanie. A także uczestników sympozjum zorganizowanego przez Światową Wspólnotę dla Chrześcijańskiej Medytacji. Pozdrawiam grupy wiernych przybyłych z archidiecezji Bari, Bitonto, Tarcento, Marostica, także z Prato, Abbiate Grasso i również Pero Cerchiate. A tutti auguro buona domenica. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. I proszę Was bardzo, abyście nie zapominali modlić się za mnie. Dobrego obiadu, do zobaczenia. I tymi słowami żegna nas Ojciec Święty Franciszek. Przy pięknej pogodzie w Rzymie widzimy piękne lazurowe niebo niebieskie i także słońce nad stolicą Świętego Piotra i z tymi pozdrowieniami, z tym uśmiechem słonecznym żegna nas Ojciec Święty, a my również życzymy dobrej niedzieli naszym słuchaczom, telewidzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Życzymy dalej dobrego odbioru naszego programu.